Cześć kochani! Troszeczkę mnie tutaj nie było, więc na początek zrobimy sobie mały update, a potem przejdziemy do głównego tematu tego filmu, którym są moje ulubione produkty do pielęgnacji ciała ostatnich czasów. Ale najpierw coś dla tych z Was, którzy kochają ASMR, bo w aplikacji Empik Go właśnie pojawiło się 10 moich autorskich nagrań ASMR, które ostatnio miałam wielką przyjemność nagrywać w Warszawie, cudownym dźwiękowcem, więc to jest w ogóle wszystko pięknie zrobione. Teksty wymyślałam sama i sama wymyślałam wszystkie te pomysły na każdy z odcinków, każdy odcinek jest troszeczkę inny. Więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że będą się Wam podobać. Z hasłem ROSE będziecie mieli jakby też 30-dniowy darmowy dostęp do tej aplikacji. Wszystko w opisie, jeśli będziecie chcieli znać szczegóły, więc możecie sobie to wykorzystać i mam nadzieję, że te nagrania jakoś ułatwią Wam relaks czy zasypianie, ponieważ tutaj ASMR-ów ostatnio nie było, natomiast mam w planie taki filmik, bardzo, bardzo fajny, tylko czekam na powrót mojej towarzyszki, która jest mi do tego filmiku akurat potrzebna, ale myślę, że wyjdzie to bardzo sympatycznie. Oprócz tego na siłowniach w Move TV też możecie zobaczyć moje krótkie materiały z urodowymi poradami. Z tego co wiem, niedługo chyba też pojawią się w warszawskich autobusach materiały o pielęgnacji włosów. Teraz gdzieś niedługo chyba w Move TV na siłowniach będzie materiał o kreskach. Też takie bardzo, bardzo fajne rzeczy, które robiłam oprócz tutaj tych YouTube'owych i swoich Instagramowo-blogowych, więc też się bardzo, bardzo cieszę. Już mnóstwo z Was pisało mnie, że widziało filmiki w trakcie swojego cardio i ja też miałam przyjemność zobaczyć się w trakcie mojego treningu, co było całkiem zabawne. I jeśli też już Wam się zdarzyło na siłowniach mnie zobaczyć, to jestem strasznie ciekawa, jaki akurat trening wtedy robiliście. To chyba tyle, jeśli chodzi o takie update'y. Też na moim Instagramie możecie zobaczyć dużo rolek, takich krótkich filmów. Boleję trochę nad tym, że trudno jest tam zmieścić większą ilość jakichś sensownych informacji, ale pojawił się też taki bardzo fajny filmik z 4 przyczynami wypadania włosów u kobiet, który może Was zainteresować, więc tutaj na dole też Wam podlinkuję. Przechodząc do moich ulubieńców do pielęgnacji ciała, to nie są tylko tacy stricte pielęgnacyjni ulubieńcy, ale generalnie rzeczy, które na co dzień najczęściej używam. A pierwszym z nich jest płyn do dezynfekcji rąk z Purite. Powiem Wam, że ja tak naprawdę nie lubię tego typu produktów, ponieważ one, wiadomo, są w dużym stopniu mocno wysuszające dla naszej skóry dłoni. Ja generalnie od zawsze mam bardzo suchą skórę dłoni i większość z tych produktów, takich najbardziej popularnych, znajdywanych w drogeriach, też ma składy, które pozostawiają wiele do życzenia. Często jakoś tam staram się minimalizować sytuacje, w których muszę ich używać, bo po prostu nie lubię nakładać na skórę jakąś wielką ilość chemii. Ja nie jestem jakąś super purystką w tym względzie, ponieważ uważam, że zawsze najważniejsza jest dieta i to co wkładamy do wewnątrz organizmu. No ale jeśli mogę ograniczyć tego typu rzeczy, to zawsze jakoś tam się minimalnie staram. Natomiast tutaj skład jest ładniejszy. On się opiera głównie o propanol i glicerynę, natomiast tymi elementami, które mnie cieszą, są olejki eteryczne. Dokładniej eukaliptosowy, rozmarynowy, goździkowy, cytrynowy, olejek z drzewa herbacianego, cynamonowy, do tego woda oczyszczona i to jest właściwie wszystko. I to jest bardzo fajna sprawa, jeśli szukacie czegoś troszkę bardziej naturalnego, takiej troszkę bardziej naturalnej alternatywy. Olejki eteryczne oczywiście wykazują bardzo mocno antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe działanie, więc to jest super. Zapach tego produktu jest taki bardzo przyjemny. Od razu faktycznie czujemy te olejki, więc cieszę się, że akurat coś takiego mam pod ręką. Natomiast jeśli już jesteśmy przy produktach tego typu, to muszę Wam się przyznać, że jestem niepoprawną fanką amolu i takich buteleczek w domu zawsze posiadam parę. Ja stosuję go tak naprawdę jako taką aromaterapię pod prysznicem. Czasem rozlewam go na ścianki prysznica i kiedy ta woda paruje, zapach jest naprawdę cudowny. Bardzo często przecieram nim jakieś zadrapania, ranki, skórę na ciele, tego typu rzeczy. Naprawdę stosuję go w bardzo różnych wersjach. Pamiętam, że kiedy byłam na studiach, mój współlokator zdradził mi taki przepis na fantastyczną herbatkę z amolem i od tego momentu zawsze, kiedy brałam jakieś przeziębienie, stosowałam ten jego przepis głównie z ogromnego sentymentu, ale Bartka pozdrawiam bardzo serdecznie. I drugim takim moim ulubionym, naturalnym, terapeutycznym produktem do ciała jest Puritamol, którego skład przeczytam Wam, bo jest naprawdę świetny. Zaczyna się od od ekologicznego hydratu z lipy, potem mamy etanol, owoce borówki amerykańskiej, korzyczki rumianku, ziele pokrzywy, szalga lekarska, płatki nagietka, ziele melisy, lawenda lekarska, gliceryna roślinna, kompozycja naturalnych olejków eterycznych z melisowego, lawendowego, drzewa herbacianego, liang-liang, eukaliptusowego, rozmarynowego, cytrynowego i rumiankowego. Skład jest naprawdę świetny i powiem Wam, dziewczyny, że kiedy pierwszy raz przeczytałam skład tego pudła, wiedziałam, że muszę go wypróbować, ale pomyślałam sobie, kurczę, to by była naprawdę fajna wcierka. Natomiast ponieważ obecnie testuję Betuleco ekstrakt z brzozy, Sylveco w roli wcierki, to ten produkt w tej funkcji będzie musiał sobie jeszcze na testy poczekać. Natomiast jest bardzo fajny, jeśli chodzi o radzenie sobie z takimi jakimiś małymi niedoskonałościami. By the way, też 3 takie naturalne sposoby na niedoskonałości ostatnio wrzucałam na blogu, więc linka będziecie mieli w opisie. Ten produkt tam się nie pojawił, natomiast on też się całkiem fajnie sprawdza. Wcieram go czasem tutaj, jeśli boli mnie głowa, w ogóle jeśli coś mnie boli, on całkiem fajnie też w takich miejscach sobie radzi. Natomiast też nie kusi mnie do próbowania go w roli wcierki. Na razie jest takim moim produktem doraźnie terapeutycznym, w jakichś treningach, przy jakichś urazach, bólach i tak dalej. I teraz z tych rzeczy takich bardziej zdrowych przejdziemy do tych może takich bardziej upiększających. I na początek mój ogromny ulubieniec, to jest peelingujący mus do ciała, biała czekolada z Manufaktury Piękna. I to jest rzecz na punkcie zapachu, który ja totalnie oszalałam od pierwszego użycia. Nie wiem, ile opakowań już zużyłam. Myślę, że całkiem sporo, na pewno ponad 3 czy 4. Natomiast ten zapach nie jest takim typowym zapachem białej czekolady, ale ma w sobie coś tak urzekającego, co mnie totalnie rozłożyło. Ja używam tego peelingu prawie codziennie, chociaż nie mam zupełnie takiej potrzeby, w malutkich ilościach po to, żeby poczuć ten zapach. Jeśli lubicie takie śmietankowo-mleczne zapachy, właśnie trochę taką białą czekoladę, to polecam. Konsystencja jest bardzo ciekawa i produkt jako peeling sprawdza się całkiem fajnie, chociaż te drobinki są dość duże. Ja wolę peelingi, które mają małe drobinki, są bardziej gęste, natomiast ten zapach jest po prostu super. Jeśli lubicie, to spróbujcie. Kolejne rzeczy, które mnie mocno oczarowały zapachem. Na początek dezodorant, to jest Mr. Wild. Ja nie jestem pewna, czy on jest jeszcze dostępny, ale to jest dezodorant męski, który przepięknie pachnie kawą. Z tego względu go kupiłam, ponieważ ten zapach jest naprawdę genialny. Jeśli lubicie kawowe zapachy, to bardzo Wam go polecam. O ile jest jeszcze do dostania, miałam wrażenie, że on był w jakiejś promocji i chyba chodziło im o to, żeby go wyprzedać. Bo też widziałam, że z niektórych opakowań troszeczkę się wylewał, więc może o to chodziło, natomiast moje opakowanie jest bez zarzutu. I w roli takiego dezodorantu działa bardzo, bardzo fajnie. No, męski dezodorant, ale kawowy jak najbardziej. I mgiełka, którą Wam pokazywałam, to Acorelle, jeśli tak to wymawiamy, to jest jakaś ekologiczna mgiełka francuskiej marki, którą upolowałam, będąc na wyjeździe we Wrocławiu całkiem przypadkiem. I to jest taki waniliowy, bardzo waniliowy, znowu taki trochę delikatnie mleczny, otulający zapach. Ja strasznie lubię waniliowe rzeczy, strasznie lubię wszystko, co w jakiś taki przyjemny sposób kojarzy się trochę z jedzeniem i lubię takie ciepłe, otulające zapachy. Kiedy trafiłam na taką bio mgiełkę do ciała, bardzo się ucieszyłam, ponieważ ja na co dzień zapachów i perfum używam tak naprawdę bardzo, bardzo mało. Głównie ze względu na to, że to no jednak jest rzecz trochę niezdrowa, więc nawet tej mgiełki staram się używać oszczędnie, głównie rozpylać ją na ubraniu, jakoś tego intensywnie nie wciągać, natomiast zapach jest bardzo, bardzo fajny. Linki do tych wszystkich rzeczy postaram Wam się wrzucić w opisie, jeśli je odnajdę, lub jeśli będą jeszcze dostępne. I teraz mój ulubiony, obecnie nawilżający produkt do ciała to balsam przeciwrozstępom z Sylveco. Oczywiście nie chodziło mi tutaj głównie o to jego przeciwrozstępowe działanie, natomiast ja trafiłam gdzieś na próbkę i niesamowicie spodobał mi się zapach, który jest taki delikatnie czekoladowy, a potem okazało się, że to jest naprawdę dobry balsam nawilżający. Naprawdę świetny. Dodatkowo delikatnie mam wrażenie, że ją uelastycznia. Czasem mieszam go też z innym ulubieńcem. To jest olej z prażonych nasion kawy, który też kupiłam kiedyś przypadkiem we Wrocławiu. Głównie w okolicy ud i pośladków ten duet sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Więc i też zapachowo jakoś do siebie pasują. No ten z kawy oczywiście pachnie mocno kawowo, tak jak tamten dezodorant, który Wam kupiłam. I to jest tym razem taka bardzo faktycznie prażona nuta, taka trochę bardziej kwaśna. Nie powiedziałabym, że jakoś taka super przyjemnie upiększająca, natomiast Ja lubię dziwne zapachy, więc mi akurat takie połączenie pasuje, natomiast tym Sylveco jestem niesamowicie miło zachwycona, zaskoczona i strasznie się cieszę, że trafiłam na tą próbkę wtedy, bo pewnie tak po prostu bym go raczej nie kupiła. Generalnie ja mam teraz taki moment, że troszeczkę wracam do kosmetyków tej marki, czy głównie pod wpływem tej betuliny Betuleco, którą intensywnie stosuję już od wielu lat tak naprawdę, ale ostatnio głównie na skórę głowy i też na skórę twarzy. Jestem z efektów tych eksperymentów bardzo, bardzo zadowolona. Chociaż jeśli chodzi o stosowanie w pielęgnacji twarzy, to nie jest dla mnie temat nowy, natomiast jeśli macie trądzikowe problemy, to Betuleco właśnie bardzo, bardzo takiej cery Wam polecam. Kochani, dajcie znać, co najbardziej wpadło Wam w oko, albo polecimy jakiegoś swojego pielęgnacyjnego ulubieńca. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz nie tylko dla algorytmu, ale też dla mnie do czytania. I to wszystko moi pielęgnacyjni ulubieńcy. Mam nadzieję, że coś fajnego sobie tam dzisiaj upatrzyliście. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!